Święto zakochanych już tuż, tuż, walentynki 14 lutego. No, czasami warto przygotować się wcześniej. A jeśli ktoś nie ma pomysłu na to, jak uszczęśliwić swoją ukochaną osobę, to może warto, żeby zapoznał się z propozycją miasta, a konkretnie Wydziału Promocji Miasta Opola. Jest tutaj z nami Aleksandra Śmierzyńska. Witam serdecznie. Już od kilku lat miasto organizuje różne atrakcje i możliwości wygrania niezwykłych rzeczy właśnie dla zakochanych z okazji walentynek. Co w tym roku? Bo konkurs właśnie ruszył, wczoraj się zaczął. Tak, rozpoczęliśmy konkurs Przeboje z sercem. W zeszłych edycjach były to czasami eventy, które wychodziły gdzieś w przestrzeń miejską. Natomiast z racji tego, że walentynki wypadają w takiej niekorzystnej aurze, szukaliśmy takiej możliwości, aby zorganizować coś dla mieszkańców właśnie w internecie. I wpadliśmy na taki pomysł, żeby połączyć dwa wydarzenia ważne, które będą działy się w tym roku. Walentynki połączyć z 60-leciem Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, który w tym roku będzie właśnie miał ten jubileusz. I stąd właśnie ten pomysł na konkurs skierowany do mieszkańców Opola, Przeboje z sercem. Na czym polega konkurs? W zasadzie jest bardzo prosty. Chcemy zmobilizować mieszkańców do tego, aby podzielili się z nami swoimi wspomnieniami bądź jakimiś skojarzeniami związanymi właśnie z polską piosenką. Może to być na przykład jakaś fraza, która komuś gdzieś gra w głowie i pamięta ją, kojarzy mu się na przykład z jakimś ważnym wydarzeniem, które miało miejsce w jego życiu. Może to być właśnie jakieś wspomnienie związane z polską piosenką i bardzo serdecznie właśnie zapraszamy do tego, żeby podzielić się takim wspomnieniem bądź opowiedzieć, która polska piosenka jest dla kogoś ważna i dlaczego. W jaki sposób? Czyli można napisać na Facebooku, tak? Mamy uruchomiony adres mailowy promocja@umopole.pl, na który należy wysłać wiadomość. I właśnie tam opisać te swoje wspomnienia. Jest dowolność, jeśli chodzi o ilość znaków i charakter tego. Może to być jakaś poezja, może to być... Ważne, żeby to było ciekawe, żeby to było coś innego. I tylko to wystarczy do tego, żeby wygrać nagrody? Tak, tak. A jakie to są nagrody? No może od tego zacznijmy, żeby zachęcić niektórych do wręcz wymyślania tych fraz. Zgadza się. No, nagrody są bardzo atrakcyjne. Pierwszą nagrodą będzie udział w balu karnawałowym dla dwóch osób w Zamku Mosznej. Bardzo klimatyczny i ciekawy bal zorganizowany w tematyce lat 20. XX wieku, także trzeba też się przebrać odpowiednio do tego. Będzie odpowiednia muzyka, cały anturaż tego zamku i specjalne menu. Także nagroda warta 600 zł, także naprawdę bardzo wartościowa i atrakcyjna. Drugą nagrodą będzie kolacja dla zakochanych w wybranej restauracji w Opolu. Ale dodatkowo przygotowaliśmy też taką nagrodę pocieszenia. I będą to oryginalne, przygotowane specjalnie na tą okazję, pod względem graficznym, kubki dla niego i dla niej, czyli taka para kubeczków, które razem stworzą fajny wzór, ciekawy, związany właśnie i z walentynkami, i z 60-leciem Krajowego Festiwalu. Konkurs rozpoczął się wczoraj, trwa do kiedy? Kiedy rozstrzygnięcie konkursu? Czekamy do 9 lutego na wszystkie zgłoszenia pod adres mailowy. 10 lutego chcielibyśmy już wybrać laureatów, ponieważ pierwsza nagroda, czyli bal, odbywa się 18 lutego, więc chcielibyśmy dać czas uczestnikom na to, żeby się przygotowali. Natomiast kolacja będzie zorganizowana 14 lutego, także chcielibyśmy jak najszybciej. Czyli same walentynki. Dokładnie tak. Czyli pomysł jest ze strony miasta, a teraz wystarczy poczekać na Państwa pomysły, ale Wy nie czekajcie z tymi pomysłami, wysyłajcie swoje propozycje, bo warto wygrać w tym konkursie coś dla zakochanych. No, dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję Naszym serdecznie. Dzisiejszym gościem była Aleksandra Śmierzyńska z Wydziału Promocji Miasta Opola.